Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Chucky. To jest już trzeci, chyba już ostatni odcinek serii Zagrajmy w Minecraft Nether Escape. I cóż, jesteśmy przy 25. zadaniu. I widzę tutaj obrazów więcej niż 25 z pewnością. I sprawdźmy, co na nas czeka. Wziąłem już książkę ze skrzynki. Mamy szukać wejścia w obrazach, aby otworzyć przejście do dalszej gry. Ale uważaj, bo są też pomieszczenia z lawą. Jeśli wpadniesz, zginiesz. Użyliśmy checkpointu. Tu jest przejście z lawą. Też z lawą. Też z lawą. Okej. Też z lawą. I też z lawą? A może... Nie, chcę wyjść. Moment, no to... Może po prostu... To gdzieś będzie przycisk czy coś. Albo nie. Nie chciałbym psuć tych obrazów. Okej, jest lawa. I znowu lawa. Aha, się zastanawiałem, o co chodzi. Po prostu tu tą książkę znalazłem, znaczy upuściłem. Książka, podpowiedz mi jeszcze raz. Mamy szukać wejścia w obrazach, aby otworzyć przejście do dalszej gry. Zastanawiam się, czy nie muszę na przykład skakać, żeby gdzieś wejść. No tu jest wejście. Jak już znam wejście, to będziemy je widzieć. Wydaje mi się, że muszę skakać. Dobra. No może nie powinienem tego psuć, ale możemy ten jeden zepsuć. Żebym to już widział. O! Dobrze mi się wydawało. Checkpointcik i przedmioty. Patyk i książka, która mówi nam, że za pomocą kowadła nazwij patyk, aby otworzyć zablokowaną skrzynię. Nazwa. O Jezu, ja muszę bardziej spisać. Bo ja nie zapamiętam. Wow. Dobra, nieważne, spadło. 1, 9, 7, 3, 2, 4, 8, 6. W pomieszczeniu schowane są dwie butelki expa potrzebne do zmiany nazwy. W tym zadaniu możesz zginąć. Pamiętaj, aby użyć checkpointu. Dobra. Chciałem podnieść, co mi spadło, ale spadło za daleko. Co tu jest? Okej, nieważne. Otwórz przejście. Aha, tu są schowane dwie butelki expa, tak? Tu? W pomieszczeniu. To może jednak tutaj. Czy to jest wełna? Szczerze powiem, nie wiem. Bo dość długo się niszczy, to chyba nie. No okej. Jest noc. Ciemna, smutna noc. A my szukamy.
Butelek. Ale no, nic innego nie widzę, to może jednak muszę to rozwalić. Tylko nie wiem, co ja rozwalam. Czy to wełna? Nie, na wełna się tak długo nie niszczy. Aha. Chyba coś zepsułem. Ups. No dobra, a to jest tylko jedna. No sorry, muszę naprawić swój błąd i to zniszczyć. Ale nie wiem, co ja niszczyłem, co to było. A nie, są dwie. Dobra. Mamy nadawać patyk. Proszę, bym się nie pomylił. 197, 3, 2, 4, 8, 6. Mamy dźwignię. I otwieramy przejście. Także nie wiem, co to było. Czy to była jakaś skrzynia, ale w sumie nie spróbowałem chyba prawym przyciskiem otworzyć. No nie wiem. Jak wiecie, to mi napiszecie pewnie w komentarzu. Tutaj wlej wodę. Ok, checkpointik. Zadanie 27. Przejdź mały parkour znowu i weź jedno wiaderko z wodą, które wlej do dołka, aby otworzyć przejście do dalszej gry. Oh no, jeszcze nam po magmie mam skakać. No, do góry, do góry. Fuh. Przestań się palić. No już, wystarczy. No, znowu pada. Okej, okay. No, w sumie to poszło w miarę lepiej, weź tylko jedno wiaderko. No dobra, chciałem więcej. Czy ja mam wracać tą samą drogą? O, shit. To może dlatego mam... Weź tylko jedno, w razie gdybym zginął. No. Nie. W sumie mógłbym wylać tą wodę tu. Ale nie, bo może nie o to chodzi. Dobra, tu wlej wodę. Przestań się palić. Nie w tę stronę. Wyposażenie do zadania. Będziemy walczyć. Strzała krzywdy. No nie, trochę mi się to nie podoba. No ale dobra, spoko. Tarcze. Czy ja wszystko założyłem? Nie. Czego nie wziąłem? Aha, bo ja wziąłem dwa razy buciki. Aha, zadanie i aktualizacja. Ukończ 3 poziomy zabijania potworów, aby otworzyć przejście do dalszej gry. Pamiętaj, aby na czas tego zadania ustawić wybrany poziom trudności, łatwy, normalny lub trudny. Aktualizacja na wersji 1.9 na 1.11. W tym i kolejnych zadaniach mogą się pojawiać nowe bloki, przedmioty. Okej. Okay. Dobra, ja sobie wezmę łatwy, nie będę się tam przesilać. Co mi się to będzie spełnić teraz? Szkielety, pająki, zombie. Checkpointik. Cześć. Nie, chyba będę walczyć z nami tak. Wow! Chodźcie, chodźcie. Hej! Nie pozwoliłem. Gin, gin, gin. Ale ekspo nam przybędzie. I po co mi ta butelka była? W sumie nie używam zbytnio tarczy w świecie, ale... O nie, tych to nie lubię, gnojków.
Wow! Wow! No, nie strzelaj do mnie. Gin. Jeden i drugi. Ja strzelam tymi normalnymi, a mogę strzelać tymi dziwnymi? O, mogę. Nigdy nie używałem takich. To trzeba mieć chyba coś od smoka, prawda? Żeby zrobić. Zbierzmy, chociaż nam to jest zupełnie niepotrzebne. Najedzmy się. No, dość mało życia, pająki są skoczne. Jezus, ile ich tu. Więcej was matka nie miała. Złaź stamtąd. No gdzie ja tam włazicie, jak ja tu jestem? Dobra, skończyły mi się tamte strzały. W sumie tam jeszcze są, ale... Już nie będę cudować. No, co mnie tu bijesz? Wow, wow, wow. Gincie. Dobra. I co? Czy jeszcze ktoś zostanie? Checkpoint. Aha, dostałem przycisk. Już się martwiłem, że coś źle zrobiłem. Aha, mamy włączyć pokojowy. Gotowe. Checkpoint. I zadanie numer 29. W tym pomieszczeniu z tych wszystkich płytek naciskowych ukryte jest 8, które cię zabiją, oraz jedna, która otworzy przejście. Znajdź ją. Oh no. A mogę tak... Da, czyli na środku jest jakaś, która mnie zabije. No. To idziemy w bok teraz. Czy ja idę po dwóch? Dobra, pójdźmy dookoła. O, otworzyło się. To nie było zbyt skomplikowane, bo po prostu dobrze mi się udało. Przedmioty do zadania. O, znowu będziemy coś kopać. 30 zadanie. Rozkop trawę za pomocą łopaty, aby znaleźć 4 bloki żelaza ukryte w podajnikach. Gdy je znajdziesz, połóż je przed detektorami na blokach żelaza, aby otworzyć przejście do dalszej gry. I nie możemy tu zginąć, czyli bloki żelaza mamy znaleźć. Świetnie. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt gruba ściana. No. Jest dispenser. Dzięki. Będziemy kopać chyba po dwie kratki. Żeby czegoś nie pominąć. Może się akurat objawi. Ajajaj, kolejne fantastyczne kopanie dirtu. Lepiej kopać dirt jeszcze diamentową łopatą, niż jakbym miał to ręką robić. Ta ściana nie ma końca. Dobra, dokopaliśmy się do samej ściany pokoju. Lecimy teraz tu. O proszę, jest trzeci bloczek. No to na pewno czwarty jest gdzieś w środku. Ale już tutaj rozkopię, żeby
A nóż by się pokazało gdzieś, może tu? Nie, nie, Ghostona nie rozwalamy. Czy ja słyszę krowę? O, jest. Dobra. I wychodzimy z tego pomieszczenia. Tam coś jest, zdecydowanie. Wow. A, to koniec. Dostaliśmy wagonik. Koniec gry. Gratulacje, udało Ci się ukończyć moją mapę. Jeżeli mapa Ci się podobała, odwiedź mój kanał na YouTube. No, oczywiście, że mi się podobała. Bardzo, bardzo fajnie wymyślone zadania. Ciekawe. Na pewno nie ma tutaj takiej jednolitości. Wszystko ma swój sens. Fajnie to wszystko się prezentuje. Przemyślana mapa przede wszystkim. Ojej. I ogólnie łapka dla Ciebie, Prawcik, w górę za włożoną pracę, bo to zbudować to jest na pewno nie lada wyzwanie i w ogóle zabawa z redstone'em dla mnie to nawet nie powiem co. Czarna magia. Dzień, noc, fajerwerki. Gdzie jesteście? Przeszliśmy mapkę. Mamy sobie screena. Yes. Dobra. Możemy sobie, myślę, jeszcze zobaczyć mapkę. Jak to się prezentuje. Jezu, ile tego masz? O, to będzie nieskończoność. Trwało. O, owieczki się zespełniły. No, słuchajcie. No nic, myślę, że zakończymy sobie odcinek. Będzie dość krótki, ale myślę, że możemy sobie, nie wiem, coś rozwalić. TNT. W sumie nie chcę tej ziemi, po co mi to? To też mi niepotrzebne. I jeszcze bym chciał krzesiwo. Pra. Taka fajna mapa, że aż mam ochotę ją rozwalić. Nie no, ziemi to ja nie chcę rozwalać. No, 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 no. Kabum. Wow, wow, wow. Ups. Niechcący. Zapomniałem, że redstone też przecież działa na TNT. Nawet nie wiem, co to za pomieszczenie było. Wow, no naprawdę jestem pod wrażeniem chęci budowania. O, jakaś tabliczka jest. Trasa do pierwszej części mapy. Po czerwonym dywanie. No nic, myślę, że nie będę przedłużał. I w tym momencie sobie zakończymy tą rozgrywkę z muczącą krową. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. I trzymajcie się ciepło. Cześć!